Witam po przerwie. Mam nadzieję, że z odświeżonymi umysłami. Teraz wysłuchamy wykładu pani Dagmary Domagały, członkini zespołu programowego WRO Art Center, także autorki, badaczki, przewodniczki sztuki, osoby z bardzo bogatym dorobkiem producenckim, także kuratorskim i koordynacyjnym. No a z takich ciekawostek, no to także pani Dagmara jest jurorką konkursu najlepszych dyplomów sztuki i mediów, więc warto się na przykład przymilać do takiej osoby. Pani Dagmara digitalizuje taśmy oraz edukuje w zakresie archiwum WRO, a obecnie rozwija swoje zainteresowania UX-owymi, tak? UX-owymi, tak. UX-owymi, ja po prostu czytam, ale czasem nie wiem co, strategiami montażu materiałów wideo i dokumentacji sztuki mediów. No i wykład ma tytuł Przewijanie taśmy, czyli jak nagrywałam H.264 na kasetę VHS. Może za chwilę usłyszymy poprawną wersję tego tytułu. Tak, bardzo dziękuję, tytuł był bardzo poprawny. H.264 to jest taki kodek współcześnie chyba najbardziej kompatybilny ze wszystkimi rodzajami sprzętu odtwarzającego wideo, jakie mamy dostępne, ale o tym za moment. Ja dla Państwa przygotowałam tutaj taki wykład, nie wykład, prezentację na temat właściwie mnie, czyli tak mało skromnie, bo będę mówić o swojej działalności i o tym, co się w Centrum Sztuki WRO zadziewa w tej kwestii archiwizacji, digitalizacji, konserwacji i udostępniania naszych zbiorów, bo jesteśmy dosyć specyficzną instytucją, która robi to dosyć specyficznie i mamy takie trochę anarchistyczne podejście do naszej kolekcji, do której zapraszamy wszystkich, bo jest to kolekcja w pewnej mierze otwarta do badań i do poszukiwań. Najłatwiej by mi było do Państwa mówić, gdybyśmy się znajdowali w mojej pracowni digitalizacji, no ale niestety nie mamy takiej możliwości. Jest to wspaniałe pomieszczenie z mnóstwem sprzętu, który po części Piotr już pokazał na zdjęciu, ale to był dosłownie tylko ułamek tego, czym dysponuję i czego musiałam w ostatnim czasie nauczyć się używać. Ponieważ w archiwum pracuję mniej więcej od 2016 roku, zupełnie na głęboką wodę wrzucona, kiedy rozpadł nam się zespół digitalizacyjny. Dzięki tutorialom na YouTubie i znajomościom państwa krajewskich w Telewizji Polskiej udało się ten sprzęt ogarnąć i nauczyć się go obsługiwać. No i od tamtego czasu właściwie bazuję tylko i wyłącznie na własnym doświadczeniu, na tym, czego sama się nauczę. Nie ma u nas takiego stanowiska eksperckiego, specjalistycznego, które zajmowałoby się naszą kolekcją i problemami digitalizacji w taki sposób, wiecie Państwo, profesjonalny. Jesteśmy my i robimy sobie z tym po prostu co chcemy i co wymyślimy, to realizujemy. Tak na sam początek, pierwsza część tego, co Państwu powiem, będzie takim chyba trochę bardziej nerdowskim wkładem do całej prezentacji. Chciałabym, żeby też pewne rzeczy, które Piotr już powiedział, żeby one trochę bardziej wybrzmiały i żebyśmy trochę więcej tej wiedzy na temat samego sprzętu chociażby liznęli. No i na początek taka bardzo króciutka historia kaset wideo, o której również Piotr wspominał. Zaczynamy w 1956 roku, kiedy to na rynek wychodzi pierwszy praktyczny magnetowid dwucalowy, nazwany Quad, opracowany przez firmę Ampex, który początkowo był
używany tylko i wyłącznie do opóźniania programów, broadcastów telewizyjnych dla różnych stref czasowych. Czyli jeśli trzeba było gdzieś coś puścić w innym czasie niż live broadcast, nagrywano to na magnetowid Apex i puszczano z opóźnieniem. W 1969 roku kilka japońskich firm się zjednoczyło w takim tworze nazwanym Electronic Industries Association of Japan i wtedy powstały pierwsze półcalowe magnetowidy szpulowe, czyli takie, gdzie taśma wyglądała taka, wiecie Państwo, jak taśmy dźwiękowe w radiu na przykład. I były to pierwsze takie niedrogie, używane przez szkoły i firmy, na przykład korporacje, również przez takich bardziej profesjonalnych konsumentów sprzęty. W 71 tutaj już na rynek dosyć mocno wybija się gigant Sony i wprowadza pierwszy przystępny cenowo kasetowy magnetowid VTR, czyli Video Tape Recorder. I on jest już 3/4-calowy i jest to wspomniany przez Piotra rewolucyjny, zmieniający po prostu wszystko U-matic, który zastępuje już na zawsze tą półcalową taśmę szpulową. Pierwszym udanym formatem VCR do użytku domowego był półcalowy Betamax, wprowadzony w 75 roku, a w 76 już Betamaxa zastępuje VHS, który wyprzedza Betamaxa, po prostu deklasyfikuje całą konkurencję jako najtańszy dostępny szerokiemu gronu konsumentów format kaset wideo. Z kolei na arenie profesjonalnej działają trochę inne formaty, działają trochę inne sprzęty i camcordery, które nie są dostępne dla zwykłego konsumenta, ponieważ są bardzo drogie. Oczywiście na początku był to również quad, tak jak wspomniałam, do broadcastów telewizyjnych. Potem wjeżdża już cyfrowy magnetowid D1, to jest 87 rok, ale tylko studia produkcyjne. Bardzo duże firmy mogły sobie na zakup takiego magnetowidu pozwolić. Jeśli chodzi o formaty kaset wideo, to ten termin format jest stosowany do określenia fizycznych wymiarów nagrania na taśmie, ale też takich parametrów jak rozmiar kasety, szerokość taśmy, prędkość, z jaką taśma jest nagrywana i odtwarzana. Może się również odnosić do sprzętu lub wyposażenia, który jest wymagany, żeby taką taśmę odtworzyć bądź nagrać. Czyli z najpopularniejszych mamy U-matica zastąpionego przez Betamaxa, potem wjeżdża VHS, aczkolwiek, tak jak wspomniałam, jest to format używany do takich mniej profesjonalnych zastosowań komercyjnych, konsumenckich, bardziej domowych, do nagrywania na kamerach przenośnych, na przykład komunii. Ja mam komunię nagraną na VHS-ie i do dzisiaj ta kaseta u moich rodziców gdzieś na przykład jest. Alternatywą dla VHS-a był SVHS, który był trochę bardziej profesjonalny, miał lepszą jakość niż VHS-y, ale najbardziej popularnym i najbardziej właściwym do tych potrzeb archiwalnych i stosowanym szeroko profesjonalnie jest Betacam SP. Jest to sprzęt, który również różni się diametralnie pod względem cenowym od tych pozostałych formatów, o których wspomniałam. On je przewyższa pod względem, że na przykład jakość dźwięku była zupełnie lepsza niż w innych formatach. VHS to się w ogóle nie umywa do niczego. Jeśli zobaczymy ten sam materiał na taśmie VHS, jeśli zobaczymy go na Betacamie, to jesteśmy w stanie gołym okiem i po prostu nagim uchem zobaczyć, usłyszeć, jak ogromna jest różnica w jakości zapisu. Betacam występuje w dwóch rozmiarach. S, czyli short, to są małe kasety betacamowe, i L, czyli long. W naszym archiwum znajdują się obie wersje tych kaset.
Co jest też istotne i co jest ważne i ciekawe, jeśli myślimy o tych wymieniających się formatach następujących jeden po drugim, małe betakamy eski mają identyczne rozmiary jak kasety Betamaxu. Więc można było stosować, na przykład można było włożyć Betamaxa do takiego samego camcodera. Najbardziej profesjonalnym cyfrowym formatem wideo w historii telewizji jest Digital Betacam i tutaj już mamy zapis cyfrowy, ale również oparty na taśmie magnetycznej. Betacamy w dalszym ciągu są bardzo popularne pracy telewizyjnej poza studiem oraz przy archiwizacji, tak jak wspomniałam, dla nas to jest absolutnie podstawowy materiał, z którym robimy coś innego trochę, ale o tym za chwilę. Jakkolwiek nowe, pozbawione taśm formatu od 2006 roku zaczęły wypierać już te wszystkie kamery, które działały na kasety magnetyczne. Tu nie będę może za bardzo wchodzić w różnicę między cyfrowym a analogowym, bo to nam się nic do niczego nie przyda. Co jest ważne z punktu widzenia konserwacji dzieł zapisanych na taśmach, zapis cyfrowy jest o tyle lepszy, że można na nich zmierzyć poziom błędu w sposób cyfrowy, tych nieprzetworzonych danych. Można z tego generować raporty, może być wykonywane okresowo w celu sprawdzenia, jakiej degradacji ulega materiał zapisany na taśmie. Tak, o kompresji to może też nie, też nie, też nie, też nie. Dwa ważne punkty, które chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, jeśli chodzi o formaty kaset wideo, jeśli chodzi o problem archiwizacji, że należy wybierać zawsze taki format taśmy, jeśli już coś na nią musimy nagrać, aby ten sprzęt był jak najbardziej uniwersalny, żeby można było łatwo dostać części zamienne, na przykład kiedy dana rzecz przestanie być już produkowana. W tym wypadku lepiej inwestować w sprzęty dużych korporacji, a nie jakichś małych, niszowych producentów, bo będzie nam zdecydowanie łatwiej i znaleźć serwis, który się zajmie nam na przykład serwisowaniem betacamów. Swoją drogą we Wrocławiu w tym momencie jest tylko jedna osoba, która pracuje w telewizji, która jest w stanie naprawić naszego betacama, którego mamy na stanie. Nikogo więcej nie ma tam, więc jeśli cokolwiek się panu przydarzy, nie wiem, chyba ja się będę musiała z tutoriali na YouTubie nauczyć, jak tą betę naprawiać. I druga bardzo ważna rzecz, żeby kupować sprzęt jak najlepszej jakości, który jest dostępny. Niekoniecznie to nie równa się wcale najlepszy, najdroższy, bo na przykład funkcje występujące w sprzętach najdroższych, które są dodatkowe, mogą nie być nam zupełnie potrzebne, na przykład tak jak edycja wideo czy nagrywanie, odtwarzanie slow motion. Jakie zagrożenia idą za tym, że mamy materiały zapisane na taśmach wideo? I głównym czynnikiem ograniczającym ich żywotność jest oczywiście hydroliza poliestrowo-uretanowego spoiwa w kasetach. I nie jest łatwo określić, które taśmy są bardziej narażone na tą degradację, a które mniej. Dlatego zaleca się, aby wszystkie taśmy były przechowywane w określonych warunkach i w środowisku o niskiej wilgotności powietrza. Oczywiście to są zalecenia oficjalne,
które często się dostosowuje do warunków panujących w danej instytucji czy w miejscu, w którym taką kolekcję na taśmach mamy. I wbrew temu kolejne zagrożenie jest takim trochę urban legend. Bo wiele osób sądzi, że taśmę magnetyczną, zarówno taśmę wideo, jak i taśmę audio, bardzo łatwo jest rozmagnesować. Jeśli będziemy ją trzymać w środowisku, na przykład blisko głośnika, w którym mamy magnesy, że ona się szybciej zniszczy. Ale to jest totalny mit, bo wszystkie urządzenia, które mogłyby coś takiego zrobić, spowodować takie uszkodzenia, są zamknięte w obudowie i są skonstruowane w taki sposób, żeby to pole magnetyczne nie wychodziło poza obudowę. A do rozmagnesowania taśmy jest potrzebne naprawdę bardzo, bardzo duże pole magnetyczne. Jedyna rzecz, jedyny taki czynnik, który posiada tak duże pole magnetyczne, jest wytwarzany przez głowicę kasującą w magnetowidach. Czyli jeśli wciśniemy przycisk rekord z kasetą w środku, to wymarzymy wszystkie dane znajdujące się na tej części taśmy, która się z głowicą styka. Aby zapobiec takiemu przypadkowemu skasowaniu archiwalnych taśm, zaleca się oficjalnie, aby wszystkie magnetowidy były zmodyfikowane w taki sposób, aby funkcja nagrywania była całkowicie wyłączona lub aby można ją było aktywować za pomocą specjalnego klawisza. Najlepiej, wiecie, jeszcze na kluczyk i ktoś musi mieć drugi kluczyk, tak jak w filmach o Jamesie Bondzie odpalanie bomby atomowej, bo jeśli skasujemy taśmę, która ma bardzo dużą wartość historyczną, no to wiadomo, kaplica. Szacuje się, że poliestrowa folia podstawowa, z której wykonane są taśmy wideo, wytrzyma setki lat. Tak jak każdy plastik rozłoży się naprawdę po bardzo, bardzo długim czasie, a jeśli będzie przechowywana w rozsądnych warunkach archiwalnych, to również sam zapis nie straci na jakości. Taki poliester może oczywiście zostać w jakiś sposób rozciągnięty albo zdeformowany, ale zazwyczaj może być przywrócony do swojego pierwotnego kształtu za pomocą różnych technik konserwatorskich, na przykład się piecze kasety wideo. Jeśli coś takiego się wydarzy złego z kasetą, to w ogóle takim najbardziej paradoksalną rzeczą, którą można zrobić, a która działa, jest włożyć ją do wody i poczekać, aż przyjdzie specjalista i naprawi nam taką kasetę. Tak, co jeszcze jest ważnego? W przypadku opiekowania się archiwum zawierającym taśmy, taśmy oryginalne, czyli tak zwane master copies, powinny być przechowywane w szczelnym pomieszczeniu i rzadko używane. Jeśli chodzi o praktykę archiwalną i konserwację taśm, to w takim archiwum, jak my mamy, powinny się znajdować trzy wersje tej samej taśmy. Oryginał, czyli master copy, kopia do użytku, czyli secondary master, czasem się to też nazywa submaster, i ostatnia kopia, czyli kopia i duplikat. Wszystkie operacje w stylu digitalizacja, przegrywanie, kopiowanie mogą się odbywać tylko i wyłącznie na drugim i trzecim levelu kopii. Ta pierwsza oryginalna taśma powinna być w ogóle nieruszana. I teraz wam pokażę. Muszę sobie wyjść stąd. To wam pokażę.
moją jedną z podstawowych czynności i operacji, które wykonujemy na taśmach, jest ich digitalizacja, czyli tak zwany reformatting, który może się odbywać na przykład w takim kierunku taśma do pliku cyfrowego. To jest najprostsza definicja digitalizacji. Bierzemy taśmę, bierzemy specjalnie przygotowany sprzęt do capture, do pozyskania obrazu, do przechwycenia obrazu z kasety i zapisujemy go w formacie cyfrowym. I na przykład to, co my mamy, wygląda w taki sposób. To jest karta graficzna Black Magic Intensity 4K Pro, która pozwala nam przechwycać obraz w jakości Ultra HD, aczkolwiek jeśli mówimy tutaj o taśmach, jednak ta rozdzielczość Ultra HD nigdy się nie pojawia. To jest chyba aktualnie jedna z najlepszych i najbardziej przystępnych cenowo rzeczy na rynku, którą do takiej profesjonalnej aktywności archiwistycznej można używać, bo chociaż też myślę, że w profesjonalnym użytku również by się sprawdziła. Na przykład świetna do przechwytywania obrazu z gier, gdzie już ta rozdzielczość 4K jest tą rozdzielczością bazową. Do takiej karty ona sobie idzie przez komputer, podłączamy do niej kable wychodzące do Betacamu czy do VHS-u. Dlatego w tytule mojego wykładu, znaczy w opisie mojego wykładu napisałam, że praca w archiwum to jest częściej właśnie shibari z kablami, bo te wszystkie kable trzeba ogarnąć i podłączać w odpowiednich miejscach i trzeba się również przepinać. Kiedy pracujemy na VHS-ie, jest potrzebna inna konfiguracja kabli. Jeśli pracujemy na becie, jeszcze inna konfiguracja. W środowisku komputera już się to odbywa zdecydowanie prościej, bo karta Blackmagic jest kompatybilna z większością programów do obróbki graficznej. Ma swój dedykowany program do przechwytywania obrazu, ale można również pracować na DaVinci, który jest również produktem wypuszczonym przez Blackmagica. Jest to darmowy edytor wideo, który zawsze wszystkim bardzo polecam, powinni mi płacić za tę reklamę, ale również jest kompatybilna z pakietem Adobe, z Premierem chociażby. No i kiedy sobie tak przechwytujemy ten obraz, możemy go zapisać w różnych formatach. Zazwyczaj wybieramy najwyższą możliwą jakość zapisu, aczkolwiek jak najlepiej dopasowaną do nośnika źródłowego. Już nasz język jest dosyć mocno skażony tymi wszystkimi cyfrowymi konotacjami. Jeśli chodzi o formaty zapisu, to jest też w ogóle ważne w kontekście prowadzenia archiwum, digitalizowania i zbierania tych treści, że generalnie wszystko bardzo szybko się starzeje i o tym też Piotr już wspominał w tym kontekście artystycznym, ale w kontekście praktycznym to wygląda chyba nawet jeszcze gorzej, bo generalnie zasada jest taka, że powinniśmy przepisywać wszystkie dyski twarde co 3 lata. Co z punktu widzenia na przykład instytucji kultury jest absolutnie niemożliwe, no bo to jest po prostu terabajty danych do ponownej digitalizacji, bo to nie jest tak, że my ten plik możemy sobie przeformatować, że nagraliśmy tak, jak się robiło jeszcze parę lat temu. Moi poprzednicy digitalizowali
taśmy wideo do pliku MPG. Ja już to robię do formatu AVI. No i te wszystkie pliki MPG powinny być ponownie zdigitalizowane do zupełnie nowych formatów, co z punktu widzenia właśnie pracy w archiwum i tego wszystkiego, czym zajmujemy się poza tym, że mamy kolekcję i prowadzimy pracownię digitalizacji. Jeśli zajmujemy się mnóstwem rzeczy, no to jest absolutnie niemożliwe. I trochę nam to też pokazuje, że właściwie nie dziwię się, czemu usługi digitalizacji i przenoszenia analogów do środowiska cyfrowego jest takie drogie, ponieważ wymaga naprawdę ogromnych kompetencji i wymaga systematyczności robienia tego po prostu co te 3 lata. Jeśli chodzi, bo o tym też Piotr trochę wspomniał i właściwie o tym trochę Państwo tutaj zahaczyli w dyskusji po Piotra wykładzie, pojawia się też takie zagadnienie etyki przy kopiowaniu taśm. No bo z jednej strony, jeśli mamy ten oryginał, mamy 3 kopie, które w archiwum powinny się znajdować, tak? I czy one są, to już jest takie pytanie na gruncie filozoficznym wręcz, czy one są ze sobą równoważne? Czy dzieło zapisane na taśmie wideo, które jest master copy, jest tym dziełem? Czy one wszystkie 3 są dziełami? Jest to, prawda, pewnego rodzaju zagadnienie, które ciężko jest jednoznacznie rozgraniczyć, zakwalifikować, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jednym bytem, czy z 3 bytami, czy z 3 emanacjami jednego bytu. Ciężkie filozoficzne, ontologiczne pytanie. Aczkolwiek w pracy archiwisty bardzo ważne jest, żeby przy kopiowaniu absolutnie uważać na to, żeby nie zmienić oryginalnej zawartości w żaden sposób. Ponieważ ustawiając różnego rodzaju parametry na maszynach, które kopiują czy digitalizują, łatwo jest na przykład wpłynąć na ten obraz w taki sposób, żeby będzie się różnił od oryginału. I generalnie taką najbardziej właściwą praktyką, wręcz można powiedzieć muzealną, kopiując taki materiał czy digitalizując materiał z taśmy, należy wykonać klona. Ale to się odnosi tylko i wyłącznie do archiwisty czy do konserwatora, ponieważ tak jak Piotr pokazywał nam przykłady, chociażby tego Kapuścińskiego, który pracował nad tymi swoimi pracami, że ona najpierw była na taśmie, potem była już animacją komputerową. Była to intencja autora. My jako archiwiści nie możemy tej intencji tam sobie wrzucić i podciągać chociażby pikseli czy FPS-ów. Więc podsumowując, proste do's and don'ts, jeśli chodzi o zarządzanie kolekcją taśm. Trzeba przechowywać taśmy w chłodnym, suchym miejscu. Podczas nagrywania taśmy przeznaczonej do długotrwałego przechowywania, na przykład właśnie w takim archiwum jako część kolekcji, należy używać wyłącznie nowej, markowej taśmy. Po odtworzeniu uszkodzonej taśmy należy wyczyścić wszystkie elementy wewnątrz magnetowidu. Chronić magnetowid taśmy przed kurzem, bo kurz to jest chyba najbardziej destrukcyjna rzecz, która taśmę może spotkać i najbardziej powszechna, bo powódź
pożar zdarza się bardzo rzadko, natomiast kurz jest obecny wszędzie i powoduje wręcz mechaniczne urazy na samej tkance taśmy, ponieważ ją rysuje. Należy pamiętać, aby nagrywać VHS-y z prędkością standardową, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że VHS nie jest nośnikiem polecanym do długotrwałego przechowywania, ponieważ nie jest tak wytrzymały jak na przykład betakamy. Przed nagrywaniem lub przechowywaniem taśm archiwalnych należy przesunąć taśmę do końca i z powrotem, czyli ona musi przebyć tą drogę przez głowicę cała. Musimy ją przejechać do samego końca i wrócić, żeby ona się nawinęła na sam początek. I należy taką taśmę wysuwać zawsze na początku lub na końcu. Czyli cała taśma musi być nawinięta na jeden bębenek, jeden bądź drugi. No i tak, że zawsze odrywać zakładkę record, aby zabezpieczyć nagranie przed tym, żeby nie nagrać czegoś na taśmie już zapisanej. I wracając do tego przewijania, bo wspomniałam w tym przed chwilą, że taśmy po użyciu trzeba przewinąć do końca i z powrotem. Istnieje również taka opinia w świecie kolekcjonerów taśm i różnych archiwów, że taśmy trzeba okresowo przewijać. No i sugeruje się, że te taśmy powinno się przewijać tak samo, jak się kopiuje pliki, czyli wszystkie co 3 lata. W sytuacji kolekcji, która zawiera kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy taśm, no jest to procedura dosyć uciążliwa. I tutaj eksperci nie są zgodni co do tego, czy to jest prawda, czy nieprawda. Są zgodni jedynie co do tego, że nie należy przewijać taśm na podglądzie. Ponieważ jeśli przewijamy na podglądzie, to ta taśma, no właśnie gdybyśmy byli w tym momencie w pracowni digitalizacji, to bym zdjęła pokrywę od bety i pokazała Państwu, że taśma, która pracuje, jest nawinięta na taką specjalną głowicę i kiedy przewijamy na podglądzie, to ta taśma jest tam cały czas nawinięta i jest cały czas napięta. I może się rozciągać, mogą powstawać pewnego rodzaju uszkodzenia związane z szlifowaniem tej taśmy przez głowicę cały czas. Ale na przykład jeśli ktoś z Państwa miał VHS-a w domu, to one zawsze miały taki tryb, że jak się nacisnęło pauzę, to po jakiejś chwili ta pauza przechodziła w stop. Czyli taśma schodziła z głowicy i chowała się z powrotem do kasety, właśnie po to, żeby nie niszczyć tego nośnika. A jeśli już jesteśmy przy przewijaniu taśm, to oprócz tego wszystkiego, tej całej nerdowskiej wiedzy, którą teraz w takim bardzo dużym telegraficznym skrócie Państwu przedstawiłam, bo to jest naprawdę tylko ułamek takich do's and don'ts i wszystkich złotych zasad, jakie w archiwum panują, no to my jesteśmy takim instytutem badawczo-kuratorskim, jeśli chodzi o te nasze archiwa, który ma dosyć kreatywne podejście do konserwowania, do archiwizowania, do przechowywania tej całej historii sztuki mediów. I przewijanie taśm to był pierwszy projekt, z którym byłam związana jako już pracowniczka archiwum. Wymyśliliśmy sobie, to mi się odpali, nie odpali się, dobra, to niech to się pobiera. Z moimi kolegami z archiwum wymyśliliśmy sobie, że chcemy wyjść z
taśmami do ludzi, bo one są zamknięte w tym archiwum. Wycieramy z nich kurz, poddajemy je digitalizacji, ale fajnie by było, żeby te taśmy żyły, żeby weszły w obieg nasz widzowski i stały się elementami bezpośrednimi różnych akcji publicznych. No i wymyśliliśmy sobie, że zorganizujemy taki pokaz właśnie zjednoczony pod takim tytułem Raise Me Up, bo wybraliśmy dosyć specyficzne materiały polegające na wideosamplingu, na różnych takich estetycznych odniesieniach do kultury rave'u i zaprosimy publiczność do Atelier Wro, gdzie się wtedy znajdowała pracownia digitalizacji i zrobimy taki pokaz na monitorach CRT. Postawiliśmy dwa monitory w jednym pomieszczeniu, dwa monitory w drugim, połączyliśmy je ze sobą, włożyliśmy kasety i puściliśmy właśnie różnego rodzaju zgliczowane, odjechane prace, którym często towarzyszyła dosyć dynamiczna muzyka. I okazało się, że, znaczy nie wiem, czy to był fenomen tego, że zajęliśmy się tematem rave'u wtedy, czy tego, że wyciągnęliśmy taśmy i wyciągnęliśmy monitory CRT, których od lat wtedy już nikt nie widział, bo to był okres jeszcze zdecydowanie przed tą nostalgią lat 90. i 2000. Do naszej małej przestrzeni, która jest naprawdę jak taki mikroapartament deweloperski, przyszło 70 osób. I okazało się, że ludzie chcą oglądać archiwa, chcą oglądać to, co komuś mogłoby się wydawać nudne i nieatrakcyjne, ale podane w taki dosyć nieoczywisty sposób, czyli tak jak Piotr wspomniał, nie z projektora, a z oryginalnego magnetowidu, na którym te kasety odtwarzaliśmy. Kwestia archiwizacji i konserwacji sztuki mediów jest wielkim wyzwaniem, które jest stale podnoszone też w ramach naszej praktyki i wymyśliliśmy sobie taką koncepcję, która nazywa się Active Art Archive, czyli aktywne archiwum sztuki, które przywołuje ideę utrzymywania tych archiwów w stanie jak najbardziej żywym, otwartym na badania i na eksplorację. Jednym z efektów naszego podejścia do tego aktywnego archiwum sztuki mediów było stworzenie instalacji na Srebrnym Globie, która oparta jest na archiwalnej fotografii Zygmunta Rytki, która została przez artystę podarowana nam do naszej kolekcji. Ja ją tutaj może teraz Państwu pokażę. Muszę to znaleźć na Vimeo. I to jest właśnie ta fotografia, która stała się elementem całej instalacji. I właśnie to dzieło, podarowane nam przez Rytkę, jest takim studium przypadku stale ewoluującego dzieła i posiada w tle pojęcie życia, śmierci, sztuki mediów, czyli wszystko to, co się w naszym archiwum dzieje,
bo można powiedzieć, że my tworzymy takie cmentarze dla przestarzałych koncepcji i ożywiamy zombie z przestarzałej technologii. Wyciągamy te wszystkie rzeczy na wierzch i próbujemy je w taki sposób bardzo mocno kreatywny przepracować i przeorganizować. Nasze podejście archiwistyczne, konserwatorskie jest takie, że stawiamy raczej pytania niż udzielamy odpowiedzi. I one wszystkie są oparte na eksperymentach i doświadczeniach, które we WRO się wydarzają. W takich zakresach reimaginacji i odczarowywania archiwów sztuki medialnej. Czyli nasze archiwa nie są takimi typowymi archiwami z fiszkami znajdującymi się w szufladkach poukładanymi alfabetycznie albo uszeregowanymi od najstarszych do najnowszych, ale to są zupełnie dzikie, kreatywne przestrzenie do eksploracji, do tego, żeby wyciągać z nich różne nowe sensy. Od początku istnienia w Robienale, czyli tego festiwalu sztuki mediów, który co dwa lata we Wrocławiu się odbywa, przedmiotem naszej szczególnej troski jest zawsze dbanie o dokumentację. I wszystkie nasze wydarzenia, zarówno wystawy, performensy, debaty, poszczególne dzieła, jednorazowe akcje artystyczne są bardzo dobrze i bardzo obszernie zdokumentowane. I tak też nasza jednostka, nasza instytucja stała się taką platformą budowania dokumentacyjnej kolekcji sztuki współczesnej. Ponieważ w naszej kolekcji znajdują się również i oryginalne dzieła, ale jednak znaczną część zasobów stanowią dzieła zdokumentowane od lat 70. aż do współczesności. Więc w pewnym sensie też przynajmniej jest takie moje stanowisko i tym jako ten edukator w zakresie działania archiwum staram się uświadomić, że dokumentacja takich dzieł, powiedzmy tak jak już się pojawiło to słowo, efemerycznych, time-based media opartych na czasie, opartych na tym, co się zadziewa teraz, szczególnie procesualnych, że dokumentacja jest tym równie ważnym składnikiem samego dzieła sztuki, jak i samo dzieło. I Archiwum WRO to nie tylko przestrzeń dla tych dokumentacji, dla konserwacji i dla poszczególnych zapisów, to także sposób myślenia o kolekcji, który jest bardzo silnie skorelowany z rekontekstualizacją zawartości. I co to znaczy? To znaczy, że prezentujemy dokumentację zdarzeń, które powstały w określonym kontekście, ale w wyniku zapisu na tym nośniku, na którym go nagraliśmy, zostały przeniesione z pierwotnej czasowości w inną. Tu w ogóle wchodzimy też już w jakieś takie trochę filozoficzne rozkminy, aczkolwiek jest to bardzo ważne, ponieważ zmienia warunki samej prezentacji. Zmienia również towarzyszące tej prezentacji artefakty. Zmienia status ontyczny pierwotnego gestu artystycznego. Na przykład performance zamienia się w nagranie wideo. Nagranie wideo staje się elementem instalacji. I tutaj taki przykład. Dosyć znamienny również dla samego festiwalu. Piotr Wyżykowski z performancem Ucielesnienie. Była to akcja transmitowana ze studia telewizji polskiej. Ja go tutaj tak trochę pozwolę sobie przyspieszyć, żebyśmy doszli do meritum akcji. Artysta bierze kamerę, nagrywa nią swoje ciało, obraz swojego ciała.
materiał też jest dosyć długi, dlatego ja tak skaczę, ale wszystko, co dzisiaj Państwu pokazuję, jest właśnie udostępnione przez nas, bo to jest kolejna misja, kolejna idea, jaka nam mocno przyświeca, że staramy się udostępniać wszystkie materiały jak najszerszej publiczności, żeby właśnie to archiwum żyło, żeby nie chować tych skarbów z naszej kolekcji, tylko właśnie udostępniać je szerokiej publiczności na Vimeo, na YouTubie, na stronach internetowych dedykowanych projektom, czy w naszej czytelni mediów, która aktualnie niestety została poddana hakerskiemu atakowi i walczymy z tym, ale myślę, że nam się to uda. To jest też ciekawe, że jakiś haker postanowił zaatakować w ogóle stronę instytucji kultury, wrzucając tam informacje o możliwości zakupu bitcoinów i tak dalej. Tak, i Piotr Wyrzykowski nagrał na taśmę swoje ciało. Teraz tę taśmę rozwali, zniszczy. Rozmontuje, znaczy nie zniszczy, rozmontuje. No, wyciągnął szpulkę z taśmą i owija nią swoje ciało. Najpierw je zdokumentował, a teraz wręcz dosłownie tak jakby nawarstwia te dwie rzeczywistości na siebie. I po owinięciu się taśmą nakłuwa ją igłą. Nakłuwa i taśmę, i swoje ciało jednocześnie. Na taśmie zostają krople krwi. One tam sobie zasychają. I robi, próbuje przywrócić pierwotny stan taśmy po zakończeniu tego performansu. Czyli nawija ją z powrotem na szpulkę. I jak się okazuje, taśmę po takim zabiegu, tak wiadomo, trudne, taśmę po takim zabiegu da się odtworzyć. I to jest zapis właśnie pozyskany z tej taśmy będącej artefaktem biorącym udział w performansie Piotra Wyrzykowskiego. No i ta taśma z performansu Ucieleśnianie jest w sumie takim podwójnym artefaktem, bo z jednej strony mamy ten zapis, oczywiście zdigitalizowany i obrobiony, a z drugiej strony sama taśma, sama kaseta jako artefakt w naszej kolekcji się znajduje. Zinwentaryzowana kolekcja w RAW zawiera, to jest stan na 2022 rok, zawiera 7091 materiałów wideo, czyli tak zwanych zmontowanych klipów, z czego 1946 nagranych jest na kasetach VHS, 633 na Betacamach, a 14 na U-maticach.
pozostałe składniki, czyli te wszystkie na przykład formaty cyfrowe, jak mini DV-ki, CD, DVD, VCD, audio CD, bo tych nośników jest naprawdę, naprawdę dużo i jest ich pełna gama. Ich charakter jest jeszcze do ustalenia i opracowania. Do tego należy dodać wiele materiałów, które powstały już po tej rewolucji cyfrowej, czyli są umieszczone na dyskach, serwerach, dyskach twardych, w chmurach. I one ze względu na technologię, w jakiej zostały zapisane, oczywiście nie mają żadnego swojego materialnego nośnika i przebywają tylko w tej sferze cyfrowej jako pliki. Trudno jest dokonać zliczenia tych właśnie bardziej efemerycznych materiałów ze względu na ich charakter i rozproszenie po prostu w przestrzeni archiwalnej. Mają na to też wpływ na przykład zmiany formatów plików, zmiany technologiczne itd. itd. Wśród naszych materiałów dokumentalnych znajdują się nie tylko dokumentacje będące zapisem działań i wydarzeń związanych z Biennale w Rho, ale również szeroka rejestracja różnych wydarzeń medialnych z całego świata, na przykład Ars Electronica z lat 90. Multimediale, dokumentacje z ZKM-u w Karlsruhe, więc nasze archiwum, można powiedzieć, jest takim dosyć silnym zasobem wiedzy na temat historii rozwoju sztuki mediów, nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie, jeśli chodzi o te właśnie najsilniejsze i najbardziej wpływowe jednostki, które tą sztuką się zajmowały. O widoku Piotr już trochę wspomniał, bo to też jest bardzo silna i bardzo ważna część działalności archiwalnej, która wiąże się z tym, o czym też już po części powiedziałam, o tym, że staramy się wszystkie nasze materiały opracowywać i udostępniać i nadawać im nowe życie, więc powstają publikacje, powstają strony, powstała czytelnia mediów. Dążymy też do tego, aby zasoby archiwum w Rho były udostępniane w takich publicznych pokazach, jak programy projekcyjne, prezentacja ścieżek tematycznych, które na przykład eksplorują jakiś konkretny problem, który wyłania nam się z tego archiwum w procesie opracowywania zasobów, do których mamy dostęp. Nasze archiwalne materiały stają się również elementami różnych wystaw. I na przykład, tu chciałabym się posłużyć przykładem wystawy, którą zrealizowaliśmy na początku tego roku, która nazywała się Rok Świetlny i polegała właśnie na tym, że wybraliśmy sobie rzeczy z naszego archiwum. A nie, to nie to nagranie. Również materiały, tu mi wyszła jakaś tautologia, fizyczne obiekty, które w naszym archiwum się znajdują, takie, które z różnych perspektyw mogłyby być przez na przykład widza czy kogoś nieprzygotowanego na tę sytuację potraktowane jako śmieci. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że wchodzimy na przykład do takiego miejsca jak magazyn w Rho i on wygląda trochę jak taki magazyn Castoramy, wiecie, że są metalowe regały, na których leżą
płyty wiórowe, płyty GK, drewniane belki, stare monitory, stare VHS-y i jakieś w ogóle takie dziwne przedmioty pokatalogowane, poukładane między tym wszystkim. No i stwierdziliśmy, że oprócz materiałów archiwalnych, materiałów wideo, chcielibyśmy też trochę przywrócić życie obiektom, które też stanowią w jakimś stopniu sens dzieł sztuki, które były na przestrzeni lat we WRO pokazywane. I wybraliśmy sobie do tej wystawy 4 obiekty. Mamy strunę, mamy sześcian z kolorowej pleksji, mamy wydruki jak paragony i mamy takie spreparowane trochę monety. No i te obiekty były właśnie albo częściami dzieł sztuki, jak na przykład struna, która została wyciągnięta z fortepianu do instalacji Chopin Piano Roberta Kaena. Monety były częścią instalacji Pawła Janickiego Electricity, Light, Money Without Us i były takimi właśnie elementem penny battery, z nich można było generować prąd, więc były naprawdę tą taką esencją, bardzo ważnym składnikiem dzieła sztuki. Te wydruki na paragonie, one były z kolei efektem działania instalacji generatywnej, która w czasie rzeczywistym sobie cały czas po prostu przez trwanie wystawy dodrukowywała taki wzór, na który mogliśmy wpływać za pomocą aplikacji. Sześcian z kolorowej pleksji był prototypem do stworzenia jednej z instalacji wchodzących w skład interaktywnego placu zabaw chociażby. Więc bardzo ważne obiekty, które z naszego punktu widzenia jako twórców tych wydarzeń, którymi były one częścią, są bardzo istotne i bardzo ważne, ale dla widza już na przykład niekoniecznie. I stworzyliśmy tutaj taki sposób narracji, że sobie to trochę tak wyobraziłam, jakbyśmy się znaleźli, wiecie Państwo, tak 1000 lat po apokalipsie, wchodzi jakiś archeolog niewiadomej formy życia i znajduje różne absurdalne przedmioty w przestrzeni naszego archiwum, w naszym magazynie chociażby. I tak to też zaczęliśmy budować, trochę warstwowo. Zaczęliśmy od tych przedmiotów, które przyciągały wzrok, bo były tak pięknie wyeksponowane jak obiekty muzealne, wręcz jak w muzeum przyrodniczym. I każdy z tych obiektów miał swoją oddzielną historię, którą trzeba było zgłębić i zbadać. Dostępny był taki specjalny interfejs, który można było odpalić na własnym urządzeniu mobilnym, żeby się między nimi poruszać, więc mogliśmy sobie podświetlić każdy z obiektów, a na dużym ekranie wyświetlała nam się dokumentacja projektu, z którego pochodził dany obiekt. Więc widz, wchodząc do przestrzeni tej instalacji, która zresztą nazywała się Artefakty, bawił się trochę w takiego archeologa, który szuka tego sensu i szuka odniesienia danego obiektu do jego miejsca i czasu w historii WRO. Po drugiej stronie tej instalacji znajdował się z kolei timeline, który również już można było przeglądać w taki sposób bardziej tradycyjny, bardziej archiwistyczny. Były tam 2 pokrętła do przemieszczania się na tradycyjnej osi czasu i odszukiwania różnych materiałów w konkretnych przedziałach czasowych. Więc nawarstwianie się, wyciąganie różnych obiektów, nie tylko dokumentacji, ale też fizycznych, prawdziwych rzeczy, które w naszym archiwum się znajdują, w takim czymś, co sobie nazwaliśmy, że nasza strategia konserwatorska jest rekontekstualizacją materiałów. To znaczy wyszukujemy różnego rodzaju
artefakty czy dokumentacje i nadajemy im nowe konteksty po to, żeby je trochę ożywić. I termin aktywne archiwum, znaczy może mi się uda jeszcze to, uda mi się chyba o tym powiedzieć trochę. Został ukonstytuowany u nas w okolicach 2012 roku przy okazji takiej wystawy, która się nazywa Krótka historia instalacji wideo, gdzie również nastąpiła podobnego rodzaju praktyka, tylko że tam już trochę bardziej zaawansowane rzeczy zostały zrealizowane, ponieważ różne klasyczne dzieła sztuki medialnej zostały postawione w nowym kontekście, zostały trochę przerobione, uwspółcześnione, przerobione w taki sposób, żeby zaczęły żyć zupełnie na nowo. Dobra, to przejdziemy dalej. Trochę mi za długo zajęła chyba ta pierwsza nerdowska część i zaczyna mi się kończyć czas. Nie powiem Państwu wszystkiego i zamknęłam sobie jeszcze przeglądarkę. Dobra, to może jeszcze o reinkarnacji. Bo słowo reinkarnacja jest również dosyć ważna w kontekście działania archiwum i naszych strategii, powiedzmy, pseudokonserwatorskich. I tutaj bym się chciała odnieść do japońskiego artysty Yae Aikawy z grupy Exonemo, który podczas drugiego międzynarodowego sympozjum dla sztuki mediów zorganizowanego przez Arts Council w Tokio i Japan Foundation Asia Center w 2018 roku zaproponował taką bardzo inspirującą metaforę zachowania sztuki w zmieniających się kontekstach społecznych, politycznych, kulturowych i technologicznych również. I powiązał zachowanie sztuki, jej konserwację z praktykowanym w Isejingu, czyli w najświętszej świątyni Shinto w Japonii, takim rytuałem, w którym co 20 lat, począwszy od VII wieku, stara świątynia jest burzona, a nowa, o dokładnie takich samych wymiarach, budowana jest obok miejsca, w którym stoi obecna. Czyli nawet jeśli ta budowla jest od wieków kopią kopii, za każdym razem używa się nowego drewna i współczesnych narzędzi. Przez to odnawia się połączenie z tak zwanym bóstwem. My możemy sobie tutaj w nawiasie dopisać, że odnawiamy połączenie z pewną koncepcją artystyczną. Wymienia się całą tą infrastrukturę budynku. Czyli na przykład my możemy to zinterpretować jako wymianę infrastruktury technicznej, kontekstu czasu, nadanie temu nowego znaczenia, czy wymiana chociażby hardware'u, tak jak na przykład w Sensterze. Metafora ta wydaje się być chyba szczególnie trafna w przypadku sztuki mediów jako tej sztuki opartej na czasie. Pokazuje, że sztuka zawsze była związana z negocjowaniem znaczeń, z radzeniem sobie z określonymi ustawieniami, kodami, filtrami, a wszystko to było poddawane zmianom i ewolucji w czasie. A inna stymulująca myśl w tym zakresie pochodzi od już bardziej chyba znanego powszechnie teoretyka mediów i archeologa mediów Erkiego Huchtamo, który w swoim wystąpieniu na sympozjum sztuki nauki Future Mind 2 również w 2018 roku w Kioto opisał sztukę jako strumień powracających koncepcji próbujących znaleźć swoje konteksty. I obie koncepcje
Abstrakcyjne inspiracje są pomocne bardzo, jeśli chodzi o przedstawienie wystawy, która tutaj teraz leci w tle, czyli Reincarnation of Media Art, która została stworzona i współkuratorowana w Centrum Sztuki w RO przez japońsko-nowojorski duet artystów Exonemo, czyli Yae Aikawa i Kensuke Sembo, z okazji 15-lecia Yamaguchi Center for Arts and Media. Ta wystawa, ta ekspozycja miała swoją premierę w 2018 roku. Grupa Exonemo sama doświadczyła takiej dezaktualizacji własnych dzieł sztuki z obszaru sztuki cyfrowej właśnie. I dlatego zaczęli się interesować tym zagadnieniem. Nie chcę sobie lecić tutaj w tle. Zaczęli się interesować tym zagadnieniem materialności, niematerialności, gdzie leży tak naprawdę esencja dzieła sztuki, czy ona leży w hardwareze, czy leży w koncepcji, czy gdzie tak naprawdę. I na tej wystawie znalazły się wybrane tak zwane, możemy powiedzieć w cudzysłowie, martwe prace artystów, którzy w przeszłości współpracowali z tą jednostką YCAM, Yamaguchi Center for Arts and Media, między innymi Koichiro Eto, Exonemo, Masaki Fujiwata, Toshio Iwai, Kazuhiko Hachiya, bądź bardziej chyba powszechnie znani na przykład Rafael Lozano Hemmer, Namjoon Paik i jeszcze paru innych. I te niedziałające dzieła sztuki zostały wystawione w takich jakby komorach grobowych wewnątrz masywnego mauzoleum sztuki mediów, które przypominało trochę taki kopiec pogrzebowy i były opatrzone wywiadami wideo z tymi artystami, którzy właśnie mówili o tym, kiedy dzieło umiera, a kiedy żyje. Dobra, to może pominę. Przepraszam Państwa, próbuję po prostu gonić czas, który mi ucieka i wybieram dlatego dane ważne i mniej ważne. O instalacji na Srebrnym Globie już trochę wspomniałam, ale zatrzymałam się tylko i wyłącznie na zdjęciu, a chciałabym Państwu pokazać całą instalację, jak ją znajdę, tu jest. Bo ona też przeszła, ona jest tutaj w ogóle dla nas takim dosyć ważnym punktem odniesienia, bo jest idealnym przykładem niemuzealnej konserwacji dzieła sztuki. Tutaj mamy zdjęte białe rękawiczki. Wszystko jest poddane takiej swobodzie twórczej rekonstrukcji, a konserwacja tego dzieła następuje poprzez jego dokumentację. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której pierwszy w ogóle takie oryginalne dzieło z kolekcji, czyli ta fotografia, daje początek nowej, zupełnie autonomicznej pracy, czyli wersji instalacyjnej, która aktywizuje zupełnie inne znaczenia oryginalnego dzieła w nowym kontekście. Jako inspiracja i punkt wyjścia do powstania tej pracy posłużyły dwie fotografie Zygmunta Rytki.
który w nocy z 20 na 21 lipca 1969 roku fotografował ekran telewizora podczas transmisji pierwszego załogowego lądowania na Księżycu. Polska była wtedy jedynym krajem Układu Warszawskiego, w którym to pierwsze globalne wydarzenie medialne było dostępne na żywo w telewizji. Wydarzenie to było na tyle, wiecie Państwo, ważne, istotne, że zainspirowało artystów na całym świecie, przeszło również do historii telewizji jako taki punkt milowy broadcastów na żywo. Fotografia Rydki przedstawia planszę, na której jest napisane: zakończyliśmy transmisję z Księżyca, która została opublikowana przez Telewizję Polską po emisji. I jak się Państwo mogą domyślać, w tym czasie miało trochę zupełnie inny wydźwięk, bardziej polityczny niż kulturowy to sformułowanie. Wcielona utopia, prawda, lądowanie na Księżycu jako irracjonalne wydarzenie w odległej rzeczywistości, w odległej galaktyce, jako takie utopijne osiągnięcie wrogiego systemu politycznego. Misja Apollo 11 była oczywiście takim bardzo silnym punktem w wyścigu zbrojeń, takim trochę policzkiem wobec błyszczącego obrazu zaawansowanego socjalistycznego świata. I pierwsza wersja tego hołdu dla Rydki, która zawierała to zdjęcie, zakończyliśmy transmisję z Księżyca, autorstwa zresztą Piotra Krajewskiego, mojego przedmówcy i grupy Wrocenter. Wrocenter Group to jest taka efemeryczna, zbiorowa tożsamość twórcza złożona z różnych członków naszego zespołu. Na przykład do tej grupy często należy Paweł Janicki, również artysta bardzo silnie związany z WRO. No i ta pierwsza właściwie druga iteracja zakończonej transmisji z Księżyca składała się z oryginalnej oprawionej fotografii, projekcji wideo na wypukłym monitorze, na którym prezentowany był To nie jest w ogóle ta wersja, którą teraz oglądamy, bo to jest jeszcze kolejna iteracja, ale w pierwszej wersji na tym wypukłym monitorze, który też jest tutaj, był prezentowany taki klip pobrany z YouTube'a, prezentujący pierwszy spacer kosmiczny Neila Armstronga, który sobie tam w ogóle skakał po tym Księżycu i podśpiewywał. Czyli kolejna warstwa w ogóle znaczeniowa do tego dzieła, do tej pracy. Kiedyś fenomenalna sensacja, dzisiaj mem, który krąży w internecie na YouTubie. I instalacja w tej takiej zmodyfikowanej wersji w istotny sposób aktualizuje pierwotny kontekst pracy samego Rydki. Podkreśla, jak technologia medialna i zjawiska kulturowe mogą być wykorzystywane jako taki surowiec dla sztuki. Dwie późniejsze wersje pracy stały się interaktywne i właśnie jedna z nich to jest ta, którą widzimy teraz na ekranie, czyli tak naprawdę trzecia iteracja dzieła Zygmunta Rydki. Widzowie mogli tutaj manipulować sygnałem wideo za pomocą własnych urządzeń mobilnych. Dzięki takiemu specjalnemu oprogramowaniu napisanemu przez Pawła Janickiego właśnie, komponent wideo mógł zostać przekształcony w matrycę pikseli, która generowała na żywo obraz 3D. Można było zmieniać sobie perspektywę, wchodzić w ogóle, nagle znaleźć się na tym Księżycu. Ta warstwa dosłownie dodała jeszcze jeden kolejny wymiar
do archiwalnego materiału filmowego, który w pracy się znalazł. Ostatecznie kolejne wersje wykorzystały jeszcze inny kulturowy artefakt, jeden z najwcześniejszych filmów z gatunku sci-fi, czyli Podróż na Księżyc Georgesa Méliès'a. Jest to oczywiście klasyka nie tylko w kategoriach kina, ale i w ogóle historii ludzkiej wyobraźni in general. Oryginalny film Méliès'a, strzeżony w archiwach, prawda, jest jednocześnie skarb globalny, jest jednocześnie powszechnie dostępny w internecie, w niezliczonych plikach, co też w pewnym sensie odzwierciedla zmieniające się pojęcie oryginalnego dzieła sztuki i jego wartości. Tutaj ta historia też ma wiele warstw, w które moglibyśmy się zagłębić, ale wtedy cała moja prezentacja musiałaby być poświęcona Méliès'owi, bo historia Podróży na Księżyc jest naprawdę fascynującą historią i zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby sobie do tej historii powrócić. W ostatniej iteracji na Srebrnym Globie, która w zeszłym roku była prezentowana w Centrum Sztuki WRO, wydarzyło się coś takiego, że oryginalna fotografia z przestrzeni instalacji zniknęła w ogóle. Czyli przeszliśmy tą drogę, w której obiekt archiwalny, który stał się inspiracją do stworzenia tego dzieła, znika nam z jego przestrzeni fizycznie zupełnie. Staje się tylko takim przyczynkiem do rekontekstualizacji, do przerabiania, do poszerzania pracy o nowe konteksty, no i oczywiście przyczynkiem do tego, żeby powstała zupełnie nowa, zupełnie oderwana od pierwotnego znaczenia instalacja. Jak pokazuje przykład właśnie instalacji na Srebrnym Globie, strategia WRO nie jest przykładem takiego bardzo potocznie rozumianego muzealnictwa, gdzie taką nadrzędną wartością jest zachowanie tego dzieła sztuki w jak najlepszej kondycji, w tym historycznym stanie. Nasza praktyka to raczej zdejmowanie białych rękawiczek, to raczej przyzwolenie na swobodę takiej twórczej rekonstrukcji, oddanie oryginalnego dzieła jako bazy open source'owej do Stack Overflow, do dalszych kwerend, do dalszego rozwoju i do dalszego budowania nowych kontekstów. Waga zachowania tego historycznego, historycznej prawdy, utrzymania pojęcia ewolucji samego dzieła sztuki zostaje przesunięta na ten proces tworzenia, nagrywania dokumentacji, otwarcia archiwów dla szerokiej publiczności, dla naukowców, dla kuratorów, którzy mogą poszukiwać tej inspiracji i tego takiego właśnie bodźca do tworzenia nowych rzeczy na bazie i na podstawie naszych archiwów, wykorzystując oryginalną formę dzieła, albo może i niekoniecznie. Oczywiście taka perspektywa ma wiele wad, tyle samo wad, co również tych pozytywnych aspektów takiego wykorzystania, ale tak jak wspomniałam na samym początku, nasza praktyka wiąże się raczej ze stawianiem pytań niż odpowiadaniem na nie. I na koniec, żeby zrobić taką pętlę do tytułu mojego dzisiejszego wystąpienia, które brzmi, muszę się cofnąć na sam początek, jak nagrywałam H264 na kasetę VHS, to przy okazji wystawy na Srebrnym Globie, które to będzie? To będzie to? Nie. Wymyśliliśmy sobie
trochę ironicznie, że weźmiemy cyfrowo zrekonstruowany i w ogóle odświeżony i pięknie pokolorowany plik MP4 zawinięty w kodek H.264 i nagramy go na VHS-a i w takiej formie pokażemy naszym zwiedzającym. Czyli odwrócimy cały proces, bo dzieło Méliès'a, jeszcze szkoda, że nie nagraliśmy tego na taśmie filmowej, bo to by w ogóle była jeszcze lepsza zabawa, ale nie wiem, jakbyśmy to mogli zrobić. I puścimy tutaj oko do całego procesu technologicznego i technologicznym przemianom, jakie przechodzą takie dzieła, od taśmy filmowej do pliku cyfrowego. My zrobiliśmy rzecz odwrotną. Plik cyfrowy przenieśliśmy na taśmę VHS, co było dla mnie osobiście bardzo dużym wyzwaniem, bo wymagało w ogóle wymyślenia całego systemu połączeń i podłączeń, jak to zrobić, żeby tego kompa w ogóle na tym monitorze odpalić, żeby tego VHS-a z komputerem połączyć, odpalić ten plik i go nagrać. Więc powstało takie kolejne shibari z kablami, gdzie tutaj mnóstwo sprzętu musieliśmy poprzepinać i połączyć ze sobą, żeby sygnał ostatecznie na monitorze CRT się pojawił, co znaczyło, że VHS też go widzi i będziemy mogli go nagrać na taśmie magnetycznej. I to zrobiliśmy i nadaliśmy działu nowy kontekst i to jest właśnie to, co robimy we WRO. Bawimy się, eksperymentujemy, bazujemy na archiwach, nadajemy im nowe życie, nie jesteśmy zwolennikami pokazywania trupów, wolimy zombie zdecydowanie. Także dziękuję bardzo i przepraszam za chaos, który wprowadziłam. Dzięki wielkie. Dagmara, dzięki wielkie za ten taki dogłębny wykład i zapraszam Państwa, zachęcam do zadawania pytań, jeśli coś było niejasne albo chcecie, o tutaj świetnie. Bardzo dziękujemy za wykład. Myślę, że to uzupełniło z innej strony może właśnie tej technicznej to podejście WRO do tematu archiwum takiego medialnego. Ja mam dwa pytania. To techniczne, bo nie do końca jestem wprowadzona w temat. Dlaczego kasetę trzeba przewinąć do końca, a potem do początku? Co to daje jakby technicznie? A drugie pytanie właśnie o to zombie, ale może zacznę od tego technicznego, a później jeszcze dopytam o to zombie właśnie, o którym pani wspomniała. Ja się od razu przyznam, że szczerze nie wiem, po prostu tak jest i tak się powtarza z pokolenia na pokolenie. To jest ta historia, którą się opowiada przy ognisku. Podejrzewam, że to może mieć związek z naciągnięciem taśmy, że ona wtedy jest cała na jednym bębenku, a nie jest rozprowadzona na w tym miejscu, gdzie jest klapka, która się otwiera, więc ma też mniejszy dostęp do kurzu, ta część, która jest zapełniona danymi, więc mniejsze prawdopodobieństwo zanieczyszczenia, porysowania, uszkodzenia tej taśmy, która jest rozciągnięta, dlatego chyba to tak wygląda. Ale naprawdę to jest historia opowiadana przy ognisku, ja nie mam pojęcia. No. Aha, rozumiem. No, myślałam, że może jest właśnie, może jest pani w posiadaniu tej informacji, dlaczego właśnie do końca, a potem do początku, no ale na pewno ma to jakieś wytłumaczenie. Natomiast chodzi mi o to zombie, bo z jednej strony chciałam zapytać właśnie na ile, no bo tak, na pewno korzystają Państwo z pewnych norm, zasad, które obowiązują przy właśnie archiwalnych materiałach, a z drugiej strony właśnie już Pani powiedziała o tym, że próbujecie to troszeczkę w inny sposób pokazać czy wykorzystać te materiały. Ja chciałam zapytać wcześniej o to właśnie, w jaki inny sposób do tego podchodzicie i macie swoje alternatywne rozwiązania na udostępnianie tych archiwów, ale już częściowo Pani o tym wspomniała.
To ja mam trochę inne pytanie. Oto zombie właśnie, na ile współpracujecie z artystami, wykorzystując jakby te archiwalne materiały i jakby interpretując właściwie te rzeczy i robiąc w pewien sposób, no to taką składankę. Z jednej strony właśnie chcecie może przez tą kontrowersję pobudzić do myślenia czy do jakiejś dyskusji, a z drugiej strony właśnie o to mi chodzi, na ile współpracujecie z artystami, żeby tej myśli pierwotnej jakby nie zakłócić, czy tego przekazu pierwotnego nie zagłuszyć, czy, no bo interpretując w jakiś sposób narzucacie swoją wizję, swoją myśl, jakby powstaje nowe dzieło, więc tu jestem ciekawa. Tak, i tutaj też się posłużę takim przykładem jednej z ostatnich realizacji, które zrobiliśmy do wystawy Rok Świetlny. Musiałabym sobie skopiować film z telefonu, bo go chyba nie mam na dysku, ale pokazujemy taką instalację grupy Dead Bates. Właściwie instalację, która przeszła wiele poziomów ewolucji, ma za sobą. I ona też została w pewnym sensie zrekontekstualizowana bardzo wiele razy, ale zostało to zrobione właśnie podczas mediacji z samymi artystami. Oni byli niezbędnym składnikiem powstania tego dzieła sztuki. Przykład jest w ogóle niesamowicie inspirujący i bardzo ciekawy, ponieważ grupa Dead Bates, mam tutaj gdzieś dokumentację tego projektu, w 2016 roku podczas praskiego Quadriennale wystawiła instalację Postapokalipsis. Ta instalacja zdobyła złoty medal i była w ogóle niesamowitą instalacją, bardzo ciekawą, bardzo wielowarstwową, wielowątkową, ale instalację posiadającą bardzo dużo elementów, komponentów fizycznych, dużych, nieporęcznych, ciężkich. I tutaj, tak jak Piotrowi zostało zadane pytanie, dlaczego ktoś się pozbył Senstera, bo nie miał co z nim zrobić. I tu też pojawiła się taka refleksja, co zrobić z tymi obiektami, gdzie je trzymać, jak je przechowywać. I artyści doszli do takiego porozumienia, że skompresują dzieło sztuki. Pojechali na wysypisko, na złomowisko właściwie, i zgnietli elementy fizyczne instalacji w formę takiego właśnie zgniota z drewna i z tych sterczących drutów zewsząd, z stalowych prętów. No i ten zgniot w ogóle trafił pod naszą opiekę. Też był takim trochę martwym bytem, właśnie zgniecionym, trochę zabitym, zamordowanym. I stwierdziliśmy, że musimy ten byt wskrzesić, żeby właśnie zrobić takiego trochę Frankensteina. Wyciągnęliśmy go na wystawę po tej ingerencji artystycznej, właśnie jakim było zgniecenie tego, ale to ciągle było za mało. I w pewnym momencie też na podstawie porozumienia z artystami dołożyliśmy do tej instalacji jeszcze dodatkowe komponenty. Powstała do samego obiektu audiosfera, zgniot zaczął oddychać. Zaczął oddychać, zaczął również reagować na obecność widzów w przestrzeni wystawy, bo oprócz audiosfery Paweł Janicki do instalacji dołożył komponent interaktywny, połączył pozostałość po postapokalipsis z swoją aplikacją sieciową, która nazywa się Consequences. Jest tekstem Achillego Mbeppe, takiego kameruńskiego filozofa, teoretyka politycznego, który pisze o powszechnym prawie do oddychania, więc mamy oddychającego zgniota. Na ekranie mamy tekst Achillego, który pisze o tym, że mamy powszechne prawo do oddychania, jeśli ktoś pierwszą oznaką
poddawania w ogóle człowieka w kontrolę jest kontrola nad jego oddechem i podchodzimy do oddychającego zgniota i możemy kontrolować jego oddech, bo kiedy wchodzimy w przestrzeń instalacji, wpływamy w ogóle na to, co się dzieje dookoła. Więc ten cały proces ewolucji się odbywa właśnie na podstawie mediacji z artystą, dopasowaniu tego dzieła również do tego, co artysta chce z nim zrobić i na ile pozwoli coś zrobić. W przypadku, kiedy nie mamy bezpośredniego kontaktu z artystą, wykorzystujemy zupełnie inne metody, bo staramy się nie wpływać na sensy wtedy. Staramy się robić coś takiego, żeby dzieło było inspiracją, a nie uzurpować jakieś rzeczy na samej strukturze dzieła. Więc możemy wychodzić od jakiejś pracy i budować coś nad tym, nie dotykając w ogóle tego statusu dzieła oryginalnego. Albo możemy tworzyć już według takiej pracy po prostu najzwyklejszej kuratorskiej, researchu naukowego, wyszukiwać prace, które odpowiadają gdzieś tym swoim zainteresowaniem, jakimś problemom, które również nas interesują. Więc składać je w zestawy, ale również nie ingerując w to, co oryginalna praca miała na myśli. Teraz wyobraźcie sobie Państwo, przyjeżdża krytyczka sztuki, na przykład Biennale w Rho, i spotyka się z takim Frankensteinem, który ma opisać w dwóch zdaniach w notce po wystawie. Nie, absolutnie niemożliwe to jest. Nie, totalnie nie da się tego zrobić. No tak, ale wy też jesteście trochę takimi, może zastanawiam się, czy to już nie jest artyzm, takie ożywianie tych dzieł i nadawanie im jakiegoś nowego życia. No może po części tak, też właściwie w Rho Center Group można powiedzieć, że jest grupą artystyczną trochę. To byśmy musieli się Piotra zapytać, czy on się czuje artystą w tym momencie, bo jako ten główny składnik grupy w Rho Center. Bo ja trochę mam inną perspektywę, bo ja jednak jestem na tym zapleczu i robię takie rzeczy, też super kreatywne, ale trochę mniej widoczne niż to, co się dzieje w przestrzeni wystawy. No i nie wiem, no. Zachęcam, ja jeszcze, bo sama sobie zanotowałam takie dwa pytania. Pierwsze, bardziej techniczne. Co to znaczy piec taśmę? W ilu stopniach i czy z termoobiegiem? I dlaczego trzeba ona zanurzać do wody i na tak. To jest w przepisach konserwatorskich. Nie jestem konserwatorem, nie mam pojęcia. No. Ale pieczecie? Nie. Absolutnie nie wolno tego robić. Trzeba to zostawić specjalistom, bo to są procesy. Podejrzewam też takie, które mają wyeliminować te takie rozmiękanie tego materiału magnetycznego, bo on się potrafi rozciągać, tam jakieś gluty mogą powstawać, nie? Więc jak się taką taśmę upiecze, to może twardnieje i lepiej wygląda. Tak, jeszcze padło takie, na początku stwierdziłaś, że no, archiwum powinno się redigitalizować, czy może tak odświeżać co 3 lata, Tak samo rozumiem taśmy, na przykład powinno się przewijać minimum co 3 lata, tylko że no, w sytuacji, kiedy tych dzieł jest, no nie wiem, setki, tysiące, to jest w zasadzie niemożliwe. Czy w takim razie, no nie wiem, wy na przykład pozwalacie tym dziełom korodować, mając świadomość, że nie macie takich mocy przerobowych, czy no nie wiem, jak tutaj macie jakieś inne podejście? U nas taśmy są w bardzo dużej mierze w użytku. I to nie jest tak, że one leżą i korodują, tylko my naprawdę pracujemy na tych archiwach i one są częścią również researchu, takiego analogowego przeglądania tego po prostu na tym sprzęcie oryginalnym. Aczkolwiek nie ma to takiej, bo jako jednoosobowy dział zajmujący się taśmami, fizycznie jest to absolutnie niemożliwe, żeby w przeciągu
ciągu nawet całego roku te wszystkie taśmy przewinąć, aczkolwiek one są cały czas w użytku. Więc jest tak, że nawet jeśli ich systematycznie nie przewijamy od początku do końca i z powrotem, to one pracują na tych głowicach i są w pewnym sensie poddawane ćwiczeniom i jakiemuś rozruchowi. Czyli zombiaki idą na wypiek i się poruszają. To plastyczna metafora i zostawiam z nią Państwa. Dagmaro, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. A Państwa zachęcam do udziału w wykładach za 2 tygodnie, które będą już z kolei poświęcone designowi i architekturze w takich bardzo skomplikowanych politycznie czasach, jakie mamy dzisiaj. Dziękuję. Dziękujemy.